Luxpaw w Morzywole koło Końskich to największy wybór ogrodzeń, konstrukcji stalowych i balustrad w regionie. Firma jest ich producentem. Znakomita jakość, a teraz nowe, niższe ceny. Przęsło już od 370 zł za metr bieżący. Brama szerokości 4 metrów i wysokości 1,5 metra wypełniona panelem 3D już od 1400 zł. Luxpaw mieści się przy trasie wojewódzkiej Końskiego-Warczów. Istnieje możliwość dowozu oraz montażu zamówionych elementów. Przyjedź i zobacz. Morzywół 30 6A, telefon 797-355-341. Od piątku 19 sierpnia do niedzieli 21 sierpnia trwać będzie największe coroczne lokalne święto w naszym regionie. Mowa o Dniach Końskich, na których w tym roku wystąpią Afromental i Natalia Kukulska. Wydarzenie po raz pierwszy odbędzie się na stadionie Osir, a konecki samorząd przygotował na tę okazję specjalną linię autobusową, która obsłuży wszystkich zainteresowanych dojechaniem na stadion oraz powrotem z niego do centrum miasta. Specjalna linia będzie kursować w sobotę 20 sierpnia oraz niedzielę 21 sierpnia. Pierwszy kurs przewidziano na godzinę 15.30 każdego z tych dni. W tym roku po raz pierwszy mamy zaszczyt zaprosić Państwa na obchody Dni Końskich na ulicę Maratońską, na stadion Osiru. Od godziny 15.30 z placu pod pomnikiem wdzięczności odjeżdżać będzie autobus specjalny, który następnie o 17.00 i w odstępach 145 minut będzie kursował na ulicę Maratońską, zabierając wszystkich chętnych. Ostatni kurs powrotny będzie już po koncercie, czyli mniej więcej około godziny 22. Autobusy z przystanku naprzeciw Ekonomika startować będą o 15.30, 17.15, 18.00, 18.45 i 19.30. Następnie będą zatrzymywać się przy ulicach Księdza Granata Zamkowej oraz finalnie przy Maratońskiej. Przejazdy powrotne tą samą trasą zaplanowano na godziny 16, 17.30, 18.30, 19.00 oraz po zakończeniu koncertów około 22.00. Przypomnijmy, że na miejscu skorzystać będzie można m.in. ze strefy food trucków Wesołego Miasteczka, wziąć udział w sportowych animacjach prowadzonych przez kluby KSSPR oraz Neptun. Sobotnie wydarzenia zwieńczy koncert grupy Afromental, a niedzielne Natalii Kukulskiej. Pełen program Dni Końskich 2022 znajdziecie w naszym portalu, a także na stronie miejsko-gminnego Domu Kultury w Końskich.